nowe koszulki i inne gadżety u Juniorskiego, świąteczne z panią Teodor, Spigi oraz inne. Na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. Dobra, goni mnie. No otwieraj to szybko! O Jezu, i dostałem liścia. Oh my god, i dostałem... Ona nie ma teraz takiego młota, tylko ma po prostu liścia, dostałem, ma po prostu liścia. No siemanko, usztowanko, z tej strony Dami, and welcome to Evil Noon 2. Moi drodzy, w końcu nadeszła Evil Noon 2, zakonnica 2. Najprawdopodobniej dowiemy się w tym odcinku też, że rodzik samochodzik tam romansował z panią Madeleine, się chyba nazywa właśnie ta tytułowa zakonnica. Nie wiem. Moi drodzy, play. Lecimy. Tutorial Ghost nie chce grać na Ghost, ale zagramy sobie, moi drodzy, na Easy. Tutorial Highlight Object, Better Quality, Subtitles. Może to sobie też weźmy i Darker Mode jeszcze nie. Dobra. Dear Parents of... Enter Name Juniorski. Moi drodzy, musimy się tutaj nazwać Juniorski. Może być, że są już jakieś easter eggi, chociaż wątpię. No zobaczymy. Ja dostałem wersję beta od twórców gierki, więc możliwe, że tu już będą jakieś easter eggi. Dobra. I regret to inform you that due to recent incidents at the school, your child has been punished. Do not expect any more news until their bad behavior has been addressed. Sincerely SM, czyli Sister Medallion. Państwa dziecko stało się niedobre i musi odbyć karę. Proszę się z nim nie kontaktować. Your enemies are slow, czyli że twoi przeciwnicy? Teraz jest tutaj więcej niż dwóch, albo dwóch? Your enemies can hear well, nie za bardzo dobrze słyszą. Gummy catches you, but doesn't call his mysteries. Gummy? Kto to jest Gummy? Czy to jest ten kurczak taki śmieszny? Nie wiem, w każdym bądź razie, moi drodzy, sobie teraz pociśniemy. Dobra, mamy cutscenkę i z czym my teraz tutaj mamy do czynienia? Czy to już jest ta szkoła tytułowa? O! O, to jest pani Madeleine? Możliwe. Śpiewaj mi do snu. To jest chyba ona. Za niedługo będę śnić. Co mi tutaj trzymam? Jakieś kotki? Jakieś coś? Okej. To jest chyba ona, tak mi się wydaje. No chyba, że ona... Sister Madeline. Ja myślę, że to jest Medallion. No to jest... Chyba, że tak się czyta. Medallion. Za niedługo będziesz śnić, okej. Wchodzi do swojego chyba... Czy to jest ta sama szkoła, z którą mieliśmy do czynienia w Evil Noon 1? Zawsze będę twoją matką, okej? No to musi być ona, to jest na bank zakonnica. Tylko dlaczego ona teraz tutaj wygląda normalnie, a wyglądała źle? Okej, dobra, widzimy, że pali chyba jakiś obraz. Nie wiem, czy to jest ta młoda dziewczynka, to jest właśnie ona, czy ta po lewej z tymi okularami, to była ona. Jeszcze w sumie nie wiemy, czy się dowiemy w tej aktualizacji, bądź też w tej części Evil Noon, kim ona tak naprawdę była? Czy dowiemy się całej przeszłości od pani zakonnicy? Okej. Why am I here? As long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little friends. So be quiet. Wypuszczę moich małych przyjaciół, dopóki się nie zamkniesz? To było chyba na tym trailerze właśnie te jakieś kurczaki. Co to jest? A Gummy, to ten się tak nazywa Gummy, okej? Jak ci się spało? O Jezus Maria, co to jest? To jest lekcza chore, muszę wam powiedzieć. Nie wiem dokładnie, gdzie my teraz tutaj jesteśmy i o co chodzi tutaj z tymi kurczakami. Dlaczego ona przywołała do życia takie jakieś zmutowane kurczaki, to nie wiem, ale możliwe, że się po prostu w tym odcinku dzisiaj dowiemy. Dobra, tak się rusza, tak się podnosi, spoko i tak się chodzi. Dobra, move closer to interact, okej. Shh, don't wake them up. Nie obudź ich. A nie mogę wyjść stąd? A mogę już drzwi zamknąć? Nie mogę ich obudzić, okej, dobra. Z czym my teraz tutaj mamy do czynienia? Open the wardrobe and hide inside it. Okej, czyli mogę się tutaj ukryć. Jak... O! Oni teraz... Jakim cudem...
Jakim cudem? Czy ona wie, że tu jestem? Nie wiem dokładnie, czego się teraz spodziewać po tej gierce, ale widzę, że tu jest... Więcej tych kurczaków, bo oni teraz wszyscy tutaj wyszli. Nie wiem dlaczego, chyba coś zbugowałem. O! O, mogę tutaj wejść, okej? Okay? Nie wiem, czy tam... Oh my god, ja chciałem tutaj przejrzeć, co... O, tutaj coś jest. Weapon, please. Oh my god! Tap them! Użar mnie. Co? Jak on mnie gryzie! Dobra, uciekaj stąd. Ja stąd uciekam. Tam były jakieś jajka w ogóle. Ja nie wiem, co tu trzeba zrobić. Tamte... O co w tym łazi ty? Ja stąd uciekam, dobra. Dobra, udało mi się tutaj dostać. Oh my god, muszę teraz zejść pewnie tędy, dokładnie. Carpet, go down. Okej, zejdźmy sobie na dół. Czy to już zostało takie, tak jakby wyżłobione przeze mnie, że to jest jakaś ucieczka? Dobra, co my tutaj mamy? Slot tutaj jakiś jest, tutaj widzę, że potrzebujemy pewnie crowbar, tutaj potrzebujemy lever. To sobie możemy, co to jest? A tu jest, patrzcie, a bo tutaj możemy chyba broń zrobić. Craft a weapon. Dokładnie, bierzemy teraz drugie i craft a weapon. Moi drodzy, i mamy teraz tutaj egg gun zbudowany. Nie wiem, czy możemy sobie go teraz już wziąć, czy też nie. W każdym razie garden, attic. Czyli tutaj mamy kościół, tutaj mamy strych, tutaj mamy ogród i tutaj mamy classrooms. Wydaje mi się, moi drodzy, że może pójdźmy sobie najpierw do garden. Dobra, da się to otworzyć? Tego się chyba otworzyć nie da. Okej, dobra, enter the tunnel to begin chapter chemistry experiment. Czyli wejdź w ten tunel, żeby zacząć chapter eksperyment chemiczny. Okej, czyli już tutaj widzę, że też będziemy musieli mieć coś do czynienia właśnie z chemią, jak sama nazwa wskazuje. Dobra, wyłaź teraz stąd szybciutko. I co my teraz tutaj mamy? Jakieś dziwne rzeczy. Okej, dobra, o tutaj sobie chyba mogę przejść. Branches, dokładnie, bo tu są jakieś krzaczore. Albo ja mogę je tak odgiąć. Ha, że oni tutaj później wejść chyba nie mogą. Dobra, tu nic nie mogę zrobić. Co tu jest? Tu nic nie ma. Dobra, o tutaj mam jakiś switch. Dobra, w ogóle fajne jest to, że tutaj są właśnie tak, jest taka lupa. A, jeden z czterech tak jakby, o co to jest? Eyedropper, jakaś pipeta. Okej, tutaj na razie nie chcę wejść, bo wydaje mi się, że musimy chyba pogasić wszędzie światła w tych szklarniach takich jakichś dziwnych. Dobra, mamy drugie, tutaj pewnie będzie trzecie, dokładnie. No dawaj. O kurczę, dobra. Okej, okay, spoko. I teraz... ja sobie tutaj może poszukam, czy tu są jakieś przedmioty albo coś... O, tutaj możemy... Door? It's locked. Jest zamknięte. O! Okej. Okay. Trap door. I co? Idziemy... Czy mnie to przeniesie z powrotem? A, ja już wiem, o co w tym chodzi. Wiecie, o co w tym chodzi? To polega na tym, tak jak właśnie w Ice Cream, gdzie musieliśmy zostawiać w swoim samochodziku przedmioty, które potrzebujemy w innych chapterach, bądź też na innych mapach. Więc moi drodzy, nie wiem, czy ten eyedropper będziemy tutaj potrzebować, czy też w ogrodzie. Ja w każdym bądź razie postanowię sobie ten eyedropper tutaj zostawić, jakbyśmy mieli jeszcze jakieś tutaj inne przedmioty sobie zdobyć. Moi drodzy, ciśniemy dalej fajnie, pięknie z tematem. Muszę jeszcze tutaj zgasić jedno światło w tej szklarni. Tutaj nic nie trzeba zaglądać. Gdzie tu jest światło? Tutaj pewnie będzie światełko, dokładnie, tu jest światło, okej. Okay. Dobra, fuse switch. You turn off the escalator to all the greenhouses, okej. Okay. Zamknij może drzwi za sobą. I co my teraz tutaj mamy? Door, door. Aha, ja to wyłączyłem, żeby tutaj baterię sobie wziąć. The battery is attached to the cables, you can't do without your hands. Czyli teraz znowu tutaj potrzebujemy, moi drodzy, szczypce, żeby wyciągnąć sobie baterię, którą później gdzieś najprawdopodobniej będziemy potrzebowali. Zamykaj te drzwi. O, tutaj coś jest. Co to jest? Sleeping pill reside. Dwa drops of water, czyli dwie krople wody, dwie krople green potion jakiegoś i cztery krople ink, czyli tuszu. 2, 2, 4. Zapamiętajmy sobie ten kod, bądź też 2, 4, 2. Zwał jak zwał. Dobra, tutaj się da wejść. Okej, ja może zamykam sobie tutaj wszędzie za sobą drzwi, jakby... Co tu jest? O, tu są szczypce! Fajnie, że to jest tak podświetlone teraz, że mi pokazuje, gdzie te przedmioty są. Możliwe, że to jest tak tylko i wyłącznie na easy zrobione, ale czy tutaj jest jakiś... Tu są jakieś dzieci chyba pochowane. Tak mi się wydaje. O, tutaj się możemy ukryć jakby, co? Ale czy na tej mapie nikogo nie ma?
Co tu jest? Tu jakieś, okej, tu jakieś marchewki. I tutaj sobie przejść nie możemy, okej. Wiecie, co mi się wydaje? Jak ja wezmę baterię. Ja sobie uciekam. Wydawało mi się, że jak ja bym sobie tą baterię wziął, to by ktoś się mógł pojawić na tej mapie. Wiecie, o co chodzi? Tak to powinno chyba zadziałać. Dobra, pamiętajcie teraz, że potrzebujemy 2, 2, 4. Dwie krople wody, dwie krople jakiegoś green potion i potrzebujemy 4 krople tuszu. Dobra, moi drodzy, idziemy sobie teraz tutaj do classrooms, tak? To jest classrooms? Dokładnie, classrooms, okej. Okay. Wejdźmy teraz do tunelu, żeby zacząć chapter classrooms. Tak mi się wydaje, że też się będzie nazywać, czyli szkoły, klasy szkolne. Dobra, wychodzimy teraz na zewnątrz. O, i tu jesteśmy chyba w sumie bezpieczni, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, co tu mamy? Drzwi jakieś, okej. Okay. Okej. Okay. Jest mega cicho, nie wiem dlaczego tak jest, ale jest po prostu mega cicho. Czy ja tutaj mogę coś... Czekaj, cię zdobyć sobie, po prostu stąd wyjść? Wydaje mi się, że oni tutaj chyba jeszcze kucać nie będą mogli, nie będą w stanie, tak mi się przynajmniej też wydaje. Chyba tu na razie nie chcę być. Chyba tutaj na razie nie chcę być, więc pozwolę sobie teraz tutaj powrócić do tych... toalet. Ale w ogóle... Okej, okay, może... toilet, okej. Okay. Co tutaj mamy? O! Woda! Tu jest woda! Tu jest woda, moi drodzy, więc wiecie, co potrzebujemy? Potrzebujemy pipety. Oh my god! Oh my god, jednak się potrafi czołgać! Ja stąd uciekam! Ona potrafi się czołgać jednak! No tak, no skoro potrafiła w Evil Land 2, znaczy czy też tam 1, no to logiczne, że jako młoda osoba też będzie potrafiła to zrobić. Dobra, moi drodzy, weźmy sobie ten eyedropper, ponieważ wydaje mi się, że my musimy sobie wziąć wodę tą taką pipietą, wiecie o co chodzi? Że, bo potrzebujemy gdzieś tą wodę. Dwie krople wody. Tak to chyba będzie działać. Okej, okay, dobra, dawaj, lecisz. Gdzieś ją? Ona tam stała! A ja sobie po prostu wyszedłem jakby nigdy nic. Dobra, dawaj teraz tędy. Ja tą wodę potrzebuję. Moi drodzy, ja potrzebuję teraz tą wodę z tej... Chyba poszli. Woda? You collected a sample of stagnant water, widzicie to? Okej, okay, idzie teraz. Ja nie wiem, gdzie oni są. Oh my god! Czy ona słyszy moje kroki? Ja sobie uciekam. Do góry, szybko. Oh my god! Oh my god! Ten zaś tu idzie. A czy kurczak potrafi tutaj wejść? Ale zakonnica sobie załatwiła teraz kolegów, no! Dobra, ja uciekam stąd. Pełno tych, tu jest lokerów teraz. Oh my god. Nic nie słyszałaś? Oh my god, tu jest tyle do ogarnięcia, że to jest przecież nie do ogarnięcia. Jak to się tutaj wszystko otwiera? Co tu jest w ogóle napisane? Sister Alfonso, czy my to teraz tutaj potrzebujemy? Habi? Gami! On się Gami nazywał, okej? Okay. Gami, czy to jesteś ty? Dawaj. O Jezus! O Jezus! O Jezus! O nie, on tam stoi!
Dobra, goni mnie. No otwieraj to szybko! O Jezu, i dostałem liścia. Oh my god, i dostałem... Ona nie ma teraz takiego młota, tylko ma po prostu liścia. Dostałem, ma po prostu liść. The ritual will begin in 2 nights. Try to escape the school. Rytuał się zacznie za 2 noce. Spróbuj uciec... Okej, okay, spróbuj stąd uciec. No i co, i znowu tutaj zaczynam? No szkoda, że ten gamin cały czas sobie tutaj chodzi. No ale no dobra, no wychodzimy stąd, moi drodzy. Lecimy znowu tutaj. W ogóle zakonnica się nie szczaiła, że tu jest jakieś przejście i mamy tutaj swoją sekretną... tą... Łoną, dobra. Ja muszę jeszcze raz iść tam po tą pipietę. Ja tą pipietę zostawiłem gdzieś tam u góry. Moi drodzy, ja może sobie na razie tą pipietę zostawię, ale pamiętajcie, 2 krople wody, 2 coś tam zielone, coś tam. Ja nie mam żadnego pojęcia. Ale wydaje mi się, że my musimy tutaj sobie po prostu wszystkie przedmioty zbierać. Tak jak leci. Tu już zaglądałem, prawda? W ogóle wydaje... Wydaje mi się, że oni się pojawiają dopiero później. Desk. Oh my, przecież tutaj trzeba wszędzie wszystko... Zajrzeć wszędzie. Ale już tutaj w sumie zaglądałem chyba, tak mi się wydaje. Dobra, dawaj tu teraz. Może tu? Tu coś też chyba nic nie... Jak to długo trwa? Dobra, lecisz, bierz tą pipetę. Okej, okay. No... Tu nic nie ma, okej. Wydaje mi się, że to w ogóle są te karty, które też już były w Evelyn 1. Tu coś jest, patrzcie, okej? Test tube. Okej, 2 krople. Oh my god, ja muszę... To jest na... Ja nie wiem, jak ludzie w to będą grali na hardzie. Ale wydaje mi się, że... Gdzie się to... Ale wydaje mi się, że na hardzie będzie naprawdę hardkorowo. Czy on wie, że ja tu jestem, bo ten... Oh my god! Sister Claire. Klucz? Greenhouse key? A, bo tam coś chyba zamkniętego było. Oh my god, dobra. Teraz tu. Teraz tu. Oni wszystko słyszą. Czemu nie mogę już kucnąć? Tam zaś tutaj teraz idzie. Kluczyk. I zakonnica! Jak tu się schodzi? Którędy się tu idzie na dół? O Jezu, zakonec creepy! O Jezus! Prawie mnie złapał. Tu jest zamknięte! Oh my god! Gdzie tu się schodziło na dół? Normalne, że oni wszystko słyszą. Ja w ogóle już nie mogę kucnąć nawet. Co to jest? There's only a name on this photo and it's Elisa. I think it's girl... Coś tam, że wcześniej widziałem tą kobietę. Dobrze w ogóle, że oni są w sumie tacy wolni. O, mogę zejść na dół. Dobra, moi drodzy, idziemy teraz do Green... Gdzie to było? Ale ja nie mogę kucać! Ale ja tu nie mogę kucać, tu się coś zbugowało, halo! Ja nie mogę kucać! Continue. O nie, no zbugowało... Ja się muszę dać złapać chyba teraz. Bo się mega coś zbugowało, ja nie potrafię nawet tutaj złapać się teraz. On mnie teraz chyba tak będzie długo trzymać, aż przyjdzie zakonnica. Nie złapię, widzicie?
Ale bez sens, bo została mi tylko i wyłącznie jedna noc. Moi drodzy, no pominiemy sobie już ten odcinek. Jak sami widzicie, że tu jest mega dużo do zrobienia. The ritual will begin in one night. Zobaczymy sobie końcową cutscenkę, bo jutro, moi drodzy, teraz praktycznie codziennie będzie leciała u mnie na odcinku na kanale Evil. No, jeżeli chcecie jakieś inne gierki, to wbijacie na juniorski 2.0. Co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać. Oni tutaj śpią. Da się tu wyjść? Wow. Okej, okay, tu się chyba ucieka. Sister Alfonso? Okej. Okay. Czyli my też jesteśmy w tej tu jest wszędzie wszystkiego szukania, co nie? To jest aż niemożliwe. Ale no dobra, no lecimy dalej. It's luck. Mother P! Sister Claire. Nic nie słyszałaś? Co tu jest? Jakiś język? O Jezus, idą. O Jezus, idą. No dobra, no miałem się dać. O! Okej. Okay. Czyli oni tutaj się wszyscy zbudzają. O nie, i zakopuje nas w grob. Mówiłem wam, że. A nie, to nie jest. To jest przy tym kościele. This child is not useful for the ritual. Nie mogę użyć tego dziecka do mojego rytuału. No. I'm alive. Żyję. No. Get me out of here. Aż mnie ciary przełożą, ty. Oh my god, aż mnie ciary przełożą. No, normalnie, aż mnie ciary przełożą. Moi drodzy, dawno nie graliśmy sobie w taki horrorek. Taki dosyć mega, że tak powiem. You didn't manage to escape from the school, try again and this time make it home safe and sound. Moi drodzy, gierka jest mega, ale musimy sobie tą gierkę, jak sami dobrze wiecie, poznać. Jak sami widzicie, już wiemy, co zrobić mniej więcej w greenhouse, albo też w ogrodach. Wiemy, co zrobić też chyba w klasie, tam jakiś eyedropper, musimy tam dodawać tych wszystkich składników, które są wymagane. Później lecimy do kościoła i później jeszcze gdzieś tam lecimy. Ale będzie fajna seryjka, wbijajcie koniecznie 2000 łapeczek w górę, to polecimy sobie właśnie serią Evil Nun. Lista wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i... komentarze dnia. Zostawcie koniecznie jakiś fajny komentarz, na przykład juniorek, zakonnicolek. Zostawcie łapkę w górę. Na razie, godziki, cześć! Uuuu.